Cześć, witajcie w kolejnym odcinku w Dzięczynie, staw sportowy. Dzisiaj trenujemy przed rewanżem. Zapraszam Was. Jesteśmy już rozłożeni na stanowisku. Wybraliśmy sobie troszeczkę w lewo, może nie stanowisko typowo naprzeciwko wyspy, natomiast jedno dalej. Wczoraj miałem okazję siedzieć na stanowisku tutaj, gdzie akurat Erwin siedzi, i sobie sprawdzić, jak to wygląda. I co? Mamy dwie linie, tak naprawdę. Pierwsza to jest 50 metrów, druga 30. No i spróbujemy po prostu zobaczyć, gdzie ta ryba stacjonuje. Na 90% będzie właśnie na tej dłuższej linii w okolicach 50 metrów. To jest jakieś około 10 metrów od wyspy. Myślę, że tam będzie najwięcej ryby, a na pewno najwięcej ryby stoi pod samą wyspą. Ale typowo nie chciałem akurat stricte pod wyspą siadać, bo wiadomo, że pod samą wyspą ta ryba stoi. Sobie to odpuszczamy. I co? Mamy tak naprawdę dwie zanęty. Pierwsza zanęta jest na bazie Total Fisha. Jest też zmielony skreting dodany oraz pieczywko fluo żółte. Natomiast druga mieszanka to jest moja ulubiona mieszanka na tą wodę, czyli stary i duży karp. Z tym, że tym razem jeszcze wzbogaciłem to mączką rybną, żeby jeszcze dopieścić, dopalić tą zanętkę. No i tak naprawdę tyle. Będziemy sprawdzać, no co się tak naprawdę tutaj rybom będzie bardziej podobało. Jeżeli chodzi o przynęty, to jest u mnie taki standard. Na pewno będę używał Tornado z kisłe masło. Na pewno będę używał Ginger od Stiga. Swoją drogą bardzo fajna przynęta. Jestem nią zauroczony wręcz. Co tu jeszcze? Na pewno użyję na słodko mango. I też kwas masłowy od Stiga. Powiem Wam, że smród Marosa przy tym to jest zapach kwiatków. Tak to ładnie pachnie, raczej ładnie. Niekoniecznie ładnie, ale na pewno mocno. Do tego wszystkiego zrobiłem sobie mieszankę skretinga z owocowym peletem od Stiga. Tak, żeby wzbogacić też, czy nadać jakiś aromat, smak. Są to bardzo bliźniacze pelety, także jeden i drugi może być razem rozrabiany. Ja to robię tak, że po prostu wrzucam na minutę wszystko do wody, odstawiam po wyciągnięciu i wolę mieć taki lekko suchawy po godzinie niż za mokry od razu. Tak od razu mogę sobie wrzucić to w podajnik i swobodnie łapać, natomiast jak mi się trochę wysuszy, wystarczy skropić to lekko wodą i jest bueno. Także co? Zaczynamy nasze wędkowanie. Zajęło mi to naprawdę sporo czasu, rozłożenie się polataniem dronem, więc łowimy.
rzuciłem sobie jeden zestaw w kierunku wyspy. Niestety na 30 metrze jest totalna pustynia. Na 50 tutaj od początku ryby się meldowały. Natomiast tam przy wyspie grasują piękne krasnopióry. Zaraz zobaczycie kolejną. Pierwsza była troszeczkę mniejsza. Ale ta tu już widać, że jest taka stara, poczciwa krasnopiórka. Patrzcie. Jest naprawdę taka krasnopiórka około 35 cm, przepiękna, pięknie wybarwiona. Najprawdopodobniej od razu z opadu gdzieś zauważyła to podajniczek i popłynęła za nim, bo zaraz chwilę po opadzie na dno było branie. Rybka jest naprawdę piękna, wraca do wody. A my działamy dalej. Spróbujemy się dobrać do jakichś większych ryb. Bo niestety na zawodach takie rybki nas nie ratują. Witam wszystkich. Jesteśmy dzisiaj na łowisku Dzięczyna. Przyjechaliśmy na trening z Shifem, Maciejem. Potestować, zobaczyć co będzie brało na ważnym dla nas rewanżu, który się już niedługo odbędzie. Na razie jest to tajemnicą. No co, przyjechaliśmy, świeżo się rozłożyliśmy. Będziemy testować wiele przynęt. Też przynęty oczywiście od firmy Stick. Tak jakże pelety i zanętę od firmy Stick. Oczywiście nie obejdzie się bez przynęt od firmy Hardorado. No nic, przyjechaliśmy, będziemy siedzieć, posiedzimy parę godzinek, ponęcimy, potestujemy dalszą i bliższą linię, zobaczymy czy ryba jest bliżej, czy dalej. No i myślę, że będzie dzień udany, słoneczko dopisuje, pogoda dopisuje, poszczelamy trochę z peletu, zobaczymy jak ryba będzie reagowała. Zanętę mamy firmy Stick, jest to zanęta pomieszana do metod miksa czarna, bardzo, bardzo szybka. O, akurat mam branie i rybę. Pierwszy rzut, pierwsza rybka, jest tu dosyć ciasno, będę musiał zmienić kije na troszeczkę krótsze, z 3,60 na 3,30, chociaż nie wiem dlaczego lubię łowić kijami 3,60. Jest pierwsza rybka. I to będzie leszczyk. Jest pierwsza rybka, jest to leszczyk. Poczekamy na grubszą zwierzynę. Mam ogólnie dwa rodzaje peletu przyszykowane. Mam pelet Stiga marcepanowy, pomieszany z alerem czarnym. Oczywiście będę jeszcze testował różne zalewajki do tego. Zobaczymy, na którą zalewajkę będzie najlepiej to reagować. A drugi mam pelet, mam z Kretinga, pomieszany z czarnym halibutem. I trochę mam czerwonego, takiego resztki kryla do tego dodane. Również będę oczywiście odsypywał to w różne mniejsze pojemniczki i będę testował do nich różne zalewajki. Uważam, że pora jest taka, że jednak na pelet bardziej będzie ryba reagować niż na samą zanętę. Także zobaczymy co z tego wyjdzie. No i oczywiście mam alera szóstkę do szczelania. Zobaczymy czy zwabi ryby, czy nie zwabi. No i będziemy testować. Lecimy z tematem. Nagrywałem holu, ale akurat udało się złowić ładnego linka. Już wam go pokazuję. Jest bardzo żywotny. Tak wygląda.
Piękny linek. Trafia do wody. Chyba będę musiał złożyć jedną wędkę, bo powoli łowienie na dwie staje się niemożliwe. Dopiero co wyholowałem jedną rybkę na tą wędkę, która leży. Jak widzicie, nawet nie jest załadowana i rzucona, już było branie na tą. Także po prostu zwijamy jedno, zostawiamy. Bo to nie ma sensu najmniejszego. Ryba tak ładnie się wnęciła, tak ładnie bierze, że jest to co najmniej zbędne. Będzie pewnie karaś, bo ładnie rybka pracuje. Na tamtą był leszczyk, dlatego też nie odpalałem kamerki. Leszcze niestety tu jak ścierki idą. A karasie już coś tam walczą. Ładnie się sam wypiął. Martwi mnie to, że żadnego karpia dzisiaj nie złapałem, jak na razie. Takiego karaśka mamy, nie największy z dzisiejszych, ale bardzo ładny, szeroki. Możecie zobaczyć. No dobra. Tak jak to mówiłem, ta wędka idzie na bok. Może zaczniemy na nią łapać, jak się nic nie będzie działo. W co wątpię. Jest kolejna rybka. Ale niestety to znowu jest krasnopiórka. Już naprawdę nie wiem, co mam zrobić, żeby się tego pozbyć z łowiska. Inne ryby po prostu nie mają szans. To jest rzut, dosłownie opadł na dno, parę sekund. Siedzi dziadyga. Może podczas normalnego łowienia bym się cieszył, bo to są bardzo ładne rybki. Ale w momencie, gdy jest to trening, to niekoniecznie one mnie cieszą. Nie chciałbym na nie trafić podczas zawodów. Jest w końcu pierwszy karp. W końcu, to dosłownie w końcu. Oczywiście kręciłem akurat jakieś przygrywki. Patrzę, wędka w pałąk, jedzie ostro. To akurat na tą bliższą linię. Może nie będzie to jakiś 300-kilowy karpik. Ale cieszę, że w końcu. W końcu coś innego niż te wzdręgi cholerne. No zresztą powiem wam szczerze, że ładny jest. Nie jest taki mały, jak mi się wydawało. Czy uda się coś GoPro nagrać dodatkowo? Ma naprawdę dużo energii, także nie będzie to szybki hol. Oczywiście musiał wziąć na bardzo delikatny kijek, który miał być przeznaczony na karasie. Ale akurat u mnie kuleje trochę holowanie na miękkie kije większych ryb, także mam trening. No i jest.
Naprawdę ładny karpik, taki około 4 kg, jak nic. Pierwszy rzut oka wydawał się mniejszy, a tu się okazuje, że to jest naprawdę ładna lożka. Już wam go pokazuję. Patrzcie, jaki ładny. Naprawdę ładny karpik. Myślę, że tak czwóreczka to bez problemu, a może i nawet piąteczka. Piękne. Piękne. I to na niebieską kulkę SP6. No, ładne. Słuchajcie, myślę, że pora na małe podsumowanie. Jakieś wnioski pojawiły się w końcu. Pierwsze 2 godziny naprawdę były obfite w ryby i to na dystansie tym 50 metrów. Wchodziły tam karasie dosyć ładne, leszcze. Natomiast po jakimś czasie pojawiły się krasnopióry. Te krasnopióry są naprawdę ładne, tyle że no, do wagi mało co przynoszą. I to jest dokładnie cała linia, bo specjalnie zrobiłem drugą wędkę. Też na takim dystansie to były tylko zdręgi. Później odłożyłem jedną wędkę i stwierdziłem, że przyłożę się do jednej linii właśnie tych 50 metrów i spróbuję jakoś no, wyselekcjonować sobie tą rybę. Próbowałem naprawdę wszystkiego i tej selekcji tak naprawdę nie ma. Wziąłem z powrotem drugą wędkę. Zarzuciłem ją mniej więcej, bo to naprawdę już było na oko. Chciałem w miarę blisko łapać, około 25 metr. No i po paru podajnikach, czasowo ciężko mi to określić, wjechał bardzo ładny karpik, około 4 kilo. W podajniku miałem sam pelet z kretinga i do tego stega, a na włos dałem niebieską kuleczkę SP6. No i to dało rybę. Było dosyć niedawno, także to była jedyna ryba, ale widać, że tutaj też u Erwina, że te ryby stoją bliżej, przynajmniej te karpie, bo on łapie na dwóch dystansach około 30, raczej bardziej 20 metrów, a drugi z 32. I on po prostu te ryby miał. Ja dzisiaj niby siedzę na pewnym miejscu, który powinien obfitować niesamowitą ilość ryb, rzucając naprzeciwko wyspy. Niestety naprzeciwko wyspy cała krasnopióra i strzelił. Także wziąłem sobie teraz drugą wędkę, żeby jeszcze tak sprawdzić, czy jest w tym wszystkim sens, że łowimy mniej, a bardziej jakościowo. Przerzuciłem się na 39 metr tym drugim kijem. Posłałem tam 3-4 podajniczki. No i tak naprawdę czekam teraz na branie. No wytrwale siedziałem przy tym 50 metrze, ale no trzeba było z niego zrezygnować, bo nie przynosił żadnej konkretnej ryby, a tak jak mówię, krasnopióry to nie jest waga. No i tyle, jeszcze sprawdzimy, co tu się będzie działo. Mam nadzieję, że jeszcze jakiegoś karpia złapię. No i tyle. Wydaje mi się, że widzimy się na kolejnej rybie. Cześć. Ta zmiana z dystansu poskutkowała zmianą ryb. Przed chwilą akurat zerwałem, ale teraz udało się wyholować. Kurde, uciekł. Się odpiął w podbieraku i sobie popłynął. Bywa i tak. Ale przynajmniej biorą inne ryby niż krasnopiórki. No to co, kończymy pomału nasz trening. Na łowisku Dzieńczyna. Powiem wam, co się spisało, a co się nie spisało. Najlepiej dzisiaj się spisało mieszanka 50 na 50. Pół zanęty, pół peletu. Sama zanęta nie dawała zbytnio dużo efektów. Sam pelet też, powiem wam, że dawał brania, ale nie tak często jak jakieś smuga, czyli zanęta 50 na 50 z peletem. Powiem wam, że sprawdził się tylko teoretycznie jeden zapach, który testowałem. Był to coś ostrego, czyli spicy, sweet spicy, chili słodkie. Pelet zalałem zalewajką słodkim chili.
Nawet tutaj zaraz wam pokażę, który to był, już pochowałem. Jest to słodkie chili, ostre i słodkie za jednym razem od firmy Haldorado. Pelecik i zanęta skropiona tym dawały największe efekty. No i udało się złapać około 70 rybek. Ryby różnego gatunku, od leszczy, karasi, linów, jesiotry, karpie, chyba tylko amura dzisiaj nie złapałem. 70 rybek, myślę, że na 4 godzinki łowienia jest to niezły efekt. I oby tak dalej, będziemy testować następne nowe produkty, które wyjdą. I do zobaczenia na następnym treningu. Dobra, kończymy na dzisiaj nasze wędkowanie. Jakie wnioski? Kurczę, ciężko powiedzieć. Wczoraj powiem szczerze, że miałem więcej tych wniosków, przynajmniej względem innego stanowiska. Tutaj miałem podpowiedzi, żeby szukać tej ryby na 50 metrze. Powiem wam szczerze, że to był błąd. Tej ryby nie było. Przepraszam, że tak się odwracam, ale jeszcze mam wędki w wodzie. Na 50 metrze tej ryby nie było, a jak była, to była drobna. Sukcesem to był karaś. Co jeszcze mogę powiedzieć? Z 30 metra padł jeden tylko karp. Może przypadkowy, może nie. Ciężko powiedzieć. Od początku tam nie łapałem. Natomiast teraz po przerzuceniu się na ten 39 metr, no ryba po prostu weszła. Niestety nie udało się na... spiął, a drugi niestety uciekł mi spod bieraka. Tak to jest, jak się operuje kamerą, wędką, podbierakiem i nie wiem czym jeszcze. Także efektu tego nie zobaczycie, aczkolwiek no to jest taki wniosek, który najwięcej mi tutaj jak wyjaśnił. No, tak samo jak wczoraj na pierwszym treningu względem tamtego stanowiska, to były takie dwie linie 39-30, gdzie cały czas te ryby się odławiało. Były to karasie, karpie, leszcze, linę. Tak na 50 to są nawet krumpie, krasnopiórki, leszcze i sporadycznie karasie, także no, to nie jest nic, co byśmy chcieli łowić. No i tak, no i co mogę wam powiedzieć? No zobaczymy, jak będzie na rewanżu. A teraz się żegnam z wami. Cześć.